wczoraj, a dokładnie 19 maja, ukazała się oficjalna aplikacja Twitter na iPhone oraz iPod Touch. Jest to tak naprawdę jakby uaktualnienie aplikacji Tweety, której zmieniono nazwę, ikonko, a także dodano kilka nawet ciekawych funkcji. Oczywiście po załączeniu aplikacji pokazuje nam się tutaj widok naszych wpisów oraz wpisów osób, które śledzimy. I pierwsze, co nam się tak rzuca w oczy, jest odświeżanie. Jest to po prostu prosty proces, który polega na przeciągnięciu palca do góry, następnie puszczeniu wpisów i strona jest odświeżona. Jest to tak naprawdę ściągnięty z kilku aplikacji, między innymi z aplikacji Articles, ale jest to, było to chyba już w Tweety, więc oczywiście każdy powinien to znać. Drugie jest bardzo ciekawe, całkiem ciekawe, jest po przesunięciu palca z lewej strony na prawą pokazują nam się takie dodatkowe funkcje oraz opcje. Pierwszą funkcją jest retweet, czyli odpowiedź na wpis danego autora. Drugą opcją jest tak naprawdę to samo. Trzecią opcją jest gwiazdka, która oczywiście symbolizuje dodanie wpisu do listy naszych ulubionych wpisów. Następnie mamy tutaj tą posturę człowieka, jest to po kliknięciu w nią pokazują nam się informacje o autorze. Później mamy spinacz, który oczywiście symbolizuje otwarcie linku zawartego w tym wpisie, a ostatnie tutaj to jest jakby takie po kliknięciu mamy więcej funkcji, takie jak przetłumaczenie wpisu, jeżeli on jest w obcym języku, czy odpowiedź mailem na wysłanie maila do. Po kliknięciu w małpę kryją się wpisy, które są odpowiedzią na moje wpisy. Oczywiście, aby odpowiedzieć komuś na wpis, wystarczy wpisać małpę, a następnie nick danej osoby. Tutaj kolejną opcją jest wysyłanie nowych wpisów oraz direct message. Tutaj mamy funkcję wyszukiwania, która została znacznie rozbudowana. Przede wszystkim można szukać wpisów bliskich naszemu miejscu zamieszkania lub aktualnego pobytu oraz szukać ników ludzi oraz wszystkie tweety, które zostały wysłane. W ostatnim dziale mamy informacje o naszym profilu, wersje robocze, a także ulubione wpisy. Oczywiście tutaj klikamy My Profile, są tutaj wszystkie informacje, osoby, ile osób śledzę, ile osób nie śledzi, ilość wpisów. I to chyba byłoby na tyle, jest to szybkie pokazanie tej bardzo, bardzo nowej i całkiem oczekiwanej produkcji. Myślę, że tak naprawdę aplikacja nie jest tak dobra jak aplikacja TweetDeck, która jest według mnie najlepszym klientem Twittera, ale myślę, że jest naprawdę ciekawa. Aplikacja jest za darmo, więc oczywiście każdemu polecam ją ściągnąć. A jeszcze od razu dodam, że mam konto na Twitterze od jakiegoś czasu. Stare skasowałem, znaczy skasowałem, po prostu już go nie używam. Więc jeżeli chcecie mnie śledzić, a także nasz kanał YouTube, to śledźcie mnie Mikro23 lub oczywiście Borsuk TV. Do zobaczenia.